Tu Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. W Cannes ruszył najsłynniejszy festiwal filmowy. Honorowym gościem festiwalu jest Meryl Streep, laureatka tegorocznej nagrody za całokształt twórczości. O Złotą Palmę walczą produkcje z całego świata. Przewodniczącą jury jest amerykańska reżyserka Greta Gerwig, twórczyni filmu Barbie. Festiwal potrwa do 25 maja. Z okazji Święta Światowego Kina pojawił się raport na temat kondycji rynku kinowego. W zeszłym roku kina na całym świecie sprzedały ponad 5 miliardów biletów. To oznacza, że w salach kinowych było ponad 20% więcej widzów niż w 2022 roku. Najwięcej biletów kupili widzowie w Chinach, Indiach i Ameryce Północnej. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, w pierwszej dziesiątce znalazła się tylko Francja. Polskie kina sprzedały w zeszłym roku prawie 50 milionów biletów. Nowa instytucja kultury w Polsce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Instytut powstał w odpowiedzi na potrzeby zarówno środowisk naukowych, które zajmują się badaniem różnych odmian języka polskiego, jak i osób, które posługują się różnymi gwarami na co dzień. Jego głównym zadaniem będzie popularyzowanie wiedzy o różnorodności językowej Polski. Chodzi o to, żeby języki regionalne były widoczne, żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom. Nowy instytut ma tworzyć programy stypendialne i opracowywać podręczniki na tematy różnych odmian językowych. W efekcie pracy Instytutu mają powstać rekomendacje dla polityki językowej na poziomie krajowym i europejskim. Najnowsze filmy, spektakle teatralne, koncerty, rozmowy o książkach, a także spotkania z wybitnymi postaciami polskiej sceny filmowej i teatralnej. 6 czerwca rusza Cozy Film Festival. To festiwal filmu, teatru i książki w Zielonej Górze. Na uczestników czekają m.in. Jacek Braciak, Artur Barciś oraz profesor Jerzy Bralczyk. Będą atrakcje także dla najmłodszej widowni. Znajdą się dla nich tematyczne gry i zabawy, warsztaty literacko-plastyczne i czytanie książek przez znanych aktorów. Jury festiwalu przyzna nagrody dla najlepszych polskich filmów wyprodukowanych w ostatnich 2 latach. Statuetkę Klaps można dostać za najlepszą reżyserię, najlepszą grę aktorską, a także za wybitne osiągnięcia artystyczne. Premiery GTA 6 możemy spodziewać się jesienią przyszłego roku. Takie informacje podaje wydawca kultowej gry. Eksperci i fani spodziewali się premiery nieco wcześniej. Od momentu publikacji zwiastuna nowa część GTA stała się jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Fani poznali już pierwsze informacje o fabule gangsterskiej serii, choć nie znamy jeszcze dokładnego dnia premiery, w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszych zapowiedzi i kolejnych szczegółów. Zwiastun GTA 6 pokazał, że tym razem gracze pokierują dwójką bohaterów, kobietą i mężczyzną. Wiele wskazuje na to, że miejscem akcji gry będzie kultowe Vice City. Mapa w grze ma być zdecydowanie większa od tej, którą gracze znają z poprzedniej części. GTA 5 miało swoją premierę w 2013 roku. Sprzedaż ostatniej dostępnej części gry przekroczyła już 200 milionów kopii. Król Karol III ma swój pierwszy oficjalny portret od czasów koronacji. Ogromny obraz olejny przedstawia króla Wielkiej Brytanii w mundurze Gwardii Walijskiej. Karol III trzyma miecz, a na jego ramieniu ląduje motyl. Obraz utrzymany jest w bardzo żywych kolorach. Czerwień munduru zanika na czerwonym tle, przez co najbardziej widocznym punktem obrazu jest twarz króla. Obraz nawiązuje do tradycji oficjalnych portretów królewskich przez strój wojskowy i miecz. Ma jednak w sobie elementy nowoczesne. Żywy czerwony kolor i motyl, który ma być symbolem przemiany i odrodzenia. Motyl przy ramieniu króla ma także pokazywać jego wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska. Karol III pozował do portretu kilka razy. Za każdym razem musiał stać opierając się o miecz przez jakieś 40 minut. Efekty? Sam obraz. Można zobaczyć do 14 czerwca w Philip Mould Gallery w Londynie. To było Pop Culture in Brief od Voice House.